Drogie umiłowane, ukochane kobiety. Bardzo często spotykam się z czymś takim, że kobiety narzekają na to, że to uczucie mężczyzny jest niestabilne w stosunku do kobiety. Że ten mężczyzna się potrafi bardzo, 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 bardzo mocno zakochać i bardzo, bardzo, bardzo szybko odkochać. Drogie umiłowane, ukochane kobiety, nie macie racji, nie macie racji, jak się mężczyzna zakocha, to już jest na lata, to jest na lata, na wieki, to jest na zawsze, jak się zakocha. Co innego, jak mężczyzna się zauroczy. Jak się mężczyzna zauroczy, to mężczyzna się potrafi zauroczyć w kilkanaście sekund. I to tak mocno, że po kilkunastu sekundach myśli już tylko o jednym, myśli o tym, żeby to zauroczenie zrealizować, żeby to zauroczenie skonsumować, żeby to zauroczenie jak najszybciej minęło, gdyż ono jest tak ogromne, że aż jest przykre, ono aż przeszkadza. Dlatego, drogie, kochane, umiłowane kobiety, informuję was, że u mężczyzny istnieje coś takiego jak zakochanie, które trwa latami i jak potrafisz kobietę, jak potrafisz sobie faceta rozkochać, mężczyznę sobie rozkochać, to on latami cię będzie kochał. Może nie zdajesz sobie nawet sprawy z tego. Ale może to i lepiej, że mężczyzna to jest ktoś, kto kocha nie tylko bezgranicznie, ale bezterminowo. I miłość mężczyzny nie mija. Natomiast to, co, drogie panie, uważacie za miłość, to jest zauroczenie. I to zauroczenie bardzo szybko mija i całe szczęście. Bo wyobraźcie sobie, że spotykacie w swoim życiu pierwszego faceta, który się w was zakochuje i już nie chce się odkochać. Chce być tylko i wyłącznie z tobą. Zakochał się w tobie, ten pierwszy, którego spotkałeś w życiu, się w tobie zakochał i chce być tylko z tobą i żadnego innego faceta do ciebie nie dopuści. No. I dlatego w takiej sytuacji, kiedy się spotyka faceta, który się zakochał, tak mu się wydaje, a się tak naprawdę zauroczył, należy mu dać jak najszybciej, żeby on skonsumował i żeby mu przeszło. Jak mu przejdzie, to można wreszcie się wziąć za normalnego, myślącego, zdrowego, psychicznie prawdziwego mężczyznę, a nie tego pierwszego sobie zostawić na lata. No, jasne? Jak nie, to wytłumaczę ciąg dalszy.